Siemanko, jestem Lucek, a to jest Spin Tires. Moi drodzy, dzisiaj będziemy kontynuować moją serię Co jest modne Spin Tires i sprawdzimy sobie tego oto Forda SVT Raptor przygotowanego na hardkorowe offroady. Czy spisze się w terenach błotnistych, wodnistych, podjazdach i w bardzo trudnej powierzchni, jaką jest właściwie Spin Tires, moi drodzy. Gałęzie, nie gałęzie, to się zawsze gdzieś tam zahacza między tymi kołami i ciężko to przebyć którymkolwiek pojazdem. Dlatego do naszych testów modów dodajemy kolejne zmaganie, czyli przeprawę przez właśnie takie nawierzchnie, czy powierzchnie, czy w ogóle miejsca, gdzie jest bardzo dużo takiego rozwalonego drzewa. No i zobaczymy, jak spisze się w tym naszym dzisiejszym testowaniu Ford SVT Raptor. Jak widzicie, mamy tutaj naprawdę kiepskie oponki z bardzo płytkim, jak na Spin Tires, bieżnikiem, ale może nam to wystarczy, może Raptor zaskoczy nas czymś innym dzisiaj. Jadę teraz bez włączonego AWD, z wyłączoną blokadą dyferencjału, leciutko dotykam trigger gazu. I mamy pierwsze zmaganie, czyli hardkorowe błoto. Spróbuję się maksymalnie zakopać, jak się tylko da. Widzicie, że ten samochód naprawdę ma sporo mocy. Do tyłu, coś tutaj nacofamy, namodzimy tu, żeby było jak najbardziej hardkorowo. Ale widzicie, że i tak jakoś ten samochód daje sobie niby radę, nawet przy takim, powiedzmy, nie wiem, ruszaniu, żeby się zakopać. Dobra, wyłączamy AWD, wyłączamy blokadę i sprawdzamy, jak na pełnym gazie Ford sobie tu poradzi. Nie? Tutaj widzicie, że bardzo kiepsko radzi sobie z napędem na tył, na pełnym gazie. Mówię tu o pełnym gazie oczywiście, bo gdybym troszeczkę popuścił tego gazu, zmniejszył obroty i nawet bez blokady dyferencjału, ten samochód ładnie zaczyna wychodzić z tego błotka. Mimo naprawdę kiepskiego bieżnika, i gdybym miał lepszy bieżnik w tym samochodzie, to na pewno na pełnym gazie udałoby mi się tutaj dużo szybciej z tego wykaraskać. Dlatego muszę tutaj powoli, mozolnie, bez blokady i AWD się czołgać. Ale gdy włączę wszystko, nie? Także też dużej różnicy jakby nie ma na pełnym gazie. Troszeczkę się tam do przodu poruszam. Ale co innego, jeśli już włączę te wolne obroty. Raptor naprawdę bardzo, bardzo ładnie się potrafi wydostać z takiego nawet gęstego błota, jak widzicie. Nie? Dodatkowo mamy tutaj kamerę z jakby z paki. Tak jakby ustawić kamerzystę na pace. I to jest ciekawie się tak jeździ. Ja ogólnie lubię jeździć na jedynce. Jedynka jest bardzo szybkim biegiem w tym Raptorze i no i nie ma problemu, że tak powiem, aby pokonać na tym biegu całą mapę nawet. Zobaczcie, jak wspaniale tutaj chodzi zawieszenie w tym samochodzie. Coś niesamowitego, jak Spin Tires to wszystko jest odwzorowane. Nawet grając na modach, prawda, po prostu miażdży. Miażdży system. Cofniemy. Trochę się wbiję tutaj w tą skarpę, można powiedzieć, jednym kołem. Świetnie to wygląda. No dobra. Kolejna zabawa będzie polegała na tym, abyśmy, no tak, musimy się gdzieś wspiąć. Mówiliście mi o tym, abym znalazł, właściwie testował wszystkie samochody w ten sam sposób, wszystkie mody w ten sam sposób. No to jest słuszne, no bo wtedy będziemy po prostu mieli rozeznanie w tym, który z tych modów jest tak naprawdę dobry. I tutaj mamy taką skarpę i zobaczymy, jak Ford sobie poradzi z tego miejsca, moi drodzy. Ostatnio pamiętamy, że Skoda w ostatnim odcinku poradziła sobie świetnie i zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie, ale Raptor jest troszeczkę cięższy niż Skoda, chociaż i tak jest odciążony, ma wszystko wywalone ze środka, co niepotrzebne.
A i zobaczymy, zobaczymy. Bez problemu. Na pełnym gazie, bez jakichkolwiek tam starań i tak dalej, udało się tym Raptorem tutaj podjechać. Minusem tego samochodu, tej modyfikacji jest fakt, że bardzo, bardzo szybko się psuje. A to też za sprawą tego, że jest to bardzo szybki samochód. I gdy uderzę w jakieś drzewo, potrafi nawet mi połowę energii zeżreć, taka kolizja. I na to trzeba uważać. No i tutaj będziemy mieli jeszcze przeprawę przez rzekę. Proszę bardzo. Przeprawa przez rzekę. No i sprawdzamy. Skoda sobie tutaj w poprzednim odcinku poradziła tak sobie. I raczej nie byłem z tego zadowolony, ale Ford Raptor... Tutaj mamy już dużo większą moc, większe, lepsze zawieszenie i próbujemy powoli tutaj wjechać, bo wiadomo, gdybym przeleciał, to może bym pojechał szybciej, przebył i wspinaczka pod strome zbocze, nie ma problemu, jest naprawdę ok. Mimo ciulowego bieżnika zmniejszyłem troszeczkę obroty i jest gites. Tutaj mamy kawałek asfaltu. I pokażę wam, co ten Raptor robi na asfalcie. Musimy nim kawałek przejechać, żeby dostać się do takiego, można powiedzieć, drewniastego podłoża. Nie? Jesteśmy sobie na asfalcie, wyłączam AWD i blokadę dyferencjału. I proszę bardzo. Rzuca nim, ale w taki fajny sposób. A teraz weźmiemy sobie... O, właśnie. Skrzynię automatyczną, nie da się go utrzymać w prostej linii, jest to bardzo ciężkie. Spróbujemy z blokadą i AWD, tutaj już tor jazdy się ustabilizował i wygląda to lepiej. No dobra, tutaj mamy... czy to tutaj, czy nie tutaj? Tutaj. Teraz wam pokażę, o co tutaj chodzi. O tak, i tu mamy takie gałązki, nie gałązki, dużo... O, tutaj takich... pioruńskich gałęzi i one naprawdę potrafią tutaj uprzykrzyć życie. No i moim zadaniem jest dostać się aż tam na koniec. No Raptor tutaj sobie radzi, jak widzicie, bez problemu. Także można powiedzieć, że dzisiejsze testy zaliczył na piątkę, żeby nie powiedzieć lepiej. Po prostu perfekcyjny jest do pokonywania, nie wiem, trudnych obszarów w Spin Tires. W następnym odcinku myślę, że będziemy testować sobie jakąś ciężarówkę, która będzie pozwalała nam transportować drzewo. Nie wiem, czy jest taki mod tak naprawdę, ale jeśli jest, to wtedy byśmy sobie zrobili już taki obszerniejszy test, gdzie będziemy musieli przetransportować drzewo z jednego końca mapy na drugie, bo tak się powinno właściwie testować ciężarówki, a samochody właśnie będziemy testować sobie w ten sposób, że będziemy robić taki tor przeszkód. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.